Szanowni Państwo, minęła godzina 9, a zatem możemy rozpoczynać obrady dzisiejszej sesji. Niniejszym otwieram obrady 14. sesji Rady Miejskiej w Pelplinie. Przed nami ciężka praca, ciężkie rozmowy, ciężkie dyskusje. Jedna z najbliższych to dotycząca na pewno wątpienia systemu gospodarki odpadami, chociaż niektóre media zdecydowały już za Państwa i powiedziały, jakie stawki będą od stycznia. To też myślę, że trochę nieodpowiedzialność ze strony mediów lokalnych, że oferują za Radę Miejską wyroki związane z tym bardzo ważną sprawą i trochę powodujące zamęt wśród mieszkańców, bo decyzja jeszcze nie zapadła, jakie stawki od stycznia będą obowiązywać. Wspólnie nad tym pracujemy, staramy się wypracować jak najbardziej efektywny i zarazem ekonomiczny system dla naszych mieszkańców i taki, który by pozwalał na przyszłość kontrolować ten system przez gminę, jak również minimalizować jego koszty związane z jego funkcjonowaniem. Chciałbym zadać do przedstawionych informacji krótkie pytanie, bowiem na terenie gminy Pelplin przebywa spora grupa obcokrajowców i chciałbym się dowiedzieć, czy dla dzieci tych osób są organizowane na terenie gminy Pelplin lekcje języka polskiego? Czy jest w ogóle taka formuła i zapotrzebowanie? Czy specjalnych lekcji nie ma? Dzieci, które zostały... Są specjalne... Są, to może pana kierownika możemy prosić? Pani dyrektor, może ja poproszę, żeby... Zapraszamy serdecznie. Jak na razie skala problemu nie jest aż tak ogromna, ale dla tych dzieci, które są organizowane specjalne lekcje. Pani dyrektor, bardzo proszę. Z rozporządzenia ministra edukacji wynika jasno, że dzieciom, które przebywają u nas z zagranicy, należy przyznać godziny języka polskiego. Przede wszystkim, jak również zajęcia, które są im potrzebne dla lepszego zrozumienia materiału, bo kiedy my mamy takie dzieci istotnie i to najczęściej nasze dzieci, które urodziły się gdzieś tam w Norwegii czy wyjechały, jak były małe, mają problem z językiem polskim. Norwegia, Dania, Szwecja, coraz więcej, Irlandia, coraz więcej dzieci wracających. Nie jest to skala w Pelplinie jakaś w mieście i gminie globalna, że jest tego bardzo dużo, ale takie dzieci istotnie są i taką pomoc w każdej szkole otrzymują. Czy ktoś chciałby zabrać głos z pań i panów radnych? Jeśli nie ma więcej głosów w dyskusji, to zamykam dyskusję i przystępujemy do zatwierdzenia przedstawionych materiałów. Na wybór sołtysa i członków Rady Sołeckiej w sołectwie Rajkowy. Czy są propozycje co do terminu? Bardzo proszę, pan Kamieniecki. Jako mieszkaniec Rajków, a myślę, że uszanujecie państwo ten mój głos, chciałbym zaproponować datę 9 stycznia, to jest czwartek. Tą datę chciałbym zaproponować z tego względu, że 22 grudnia mamy wybory uzupełniające do Rady Miasta. Chciałbym, żeby te wybory odbywały się w spokojnej atmosferze, cała ta przedwyborcza kampania, dlatego też właśnie proponuję ten termin 9 stycznia. Dyskusje, plany związane z powołaniem takiej spółdzielni na terenie naszej gminy trwają już niemalże od 5 lat. W końcu udaje się zmaterializować. Mam nadzieję, że będzie to ciało, które pomoże nam w realizacji zadań, które realizuje gmina, których wprost nie może realizować. Na pewno pierwszym takim zadaniem, które realizuje gmina, będą usługi opiekuńcze. Chciałbym, aby ta spółdzielnia w przyszłości realizowała również inne zadania związane z naszą gminą, z wzrostem jej atrakcyjności i wzrostem jej przyjazności dla naszych mieszkańców. Takie ciało jest nam potrzebne, tylko życzmy sobie, żeby udało się jak najszybciej ją zawiązać i już z nowym rokiem przystąpić i rozpocząć starania o pozyskiwanie dofinansowań, bo czas jest najwyższy, żeby takie dofinansowania otrzymać. To nie ukrywam, żebyśmy już taką wstępną deklarację i aplikację złożyli. Na uruchomienie dostaniemy środki zewnętrzne, na start tej spółdzielni też środki zewnętrzne, co pozwoli, no myślę, że te zadania opiekuńcze związane, świadczone dla naszych mieszkańców, świadczyć jeszcze na wyższym poziomie, przy lepszym poziomie organizacyjnym, a miejmy świadomość, że tych usług na przyszłość będzie przybywać i jest to zadanie, które powinniśmy realizować na coraz to lepszym poziomie, z coraz większym zaangażowaniem. Rok do roku liczba, skala osób, które z takich usług korzystają, jest coraz większa. A jeszcze pytanie tu chyba bardziej do pana dyrektora. Te usługi w roku 2019, one były warte około 1 miliona złotych, dobrze mówię? W momencie, kiedy powołamy tą spółdzielnię, ten przetarg, który dotychczas organizował Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, w ogóle już nie będzie ogłoszony? Wszystkie zadania przejmie spółdzielnia? W 100%?
Przystępujemy do kolejnego punktu. To jest do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia opłat za pobyt dzieci w żłobkach samorządowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Pelplin, druk numer 191. Ktoś z pań, panów radnych chciałby zabrać głos? Zgodnie z uzasadnieniem wzrost tych kwot wynika przede wszystkim ze zwiększenia minimalnego wynagrodzenia za pracę do kwoty 2600 zł. Panie burmistrzu, na terenie gminy mamy 3 żłobki, 2 w Pelplinie, 1 w Rudnie, tak? Czy to jest, ilość miejsc w tych żłobkach jest wystarczająca na gminę? Pierwsze pytanie. I drugie pytanie, jeśli tak, to już tego drugiego pytania nie będzie, jeśli nie, czy mamy priorytety, jeśli chodzi o przyjmowanie dzieciaków do tego żłobka, do tych żłobków? I trzecie pytanie jeszcze, jakie dodatkowe. Czy pozostałe wioski i w pozostałych wioskach nie ma takiego zapotrzebowania? Zapotrzebowanie, można powiedzieć, że te najpilniejsze potrzeby są zaspokojone. Są okresy, w których to zapotrzebowanie jest większe, są okresy, w których to zapotrzebowanie jest wystarczające. Co do wiosek, trudno mi wyrokować, miał być kolejny żłobek, który miał powstać na terenie sołectwa Rajkowy. Decyzją mojego poprzednika odstąpiliśmy od tego projektu. Pewnie chciałoby się, żeby tych żłobków było więcej, ale patrząc na skalę zjawiska i na to, jak funkcjonują inne samorządy podobne do naszych, jak do tej sprawy podchodzą, uważam, że gmina Pelplin jest naprawdę gminą prorodzinną. Musicie Państwo wiedzieć i mieć świadomość, że dzieci, które pochodzą z rodzin wielodzietnych, są objęte zniżką w ramach programu Karty Dużej Rodziny. Dotyczy to również przedszkoli. Są to koszty, które gmina musi ponieść. 50% dopłaty dla takich dzieci związanych jest właśnie z funkcjonowaniem Karty Dużej Rodziny. Jest to koszt, który ponosimy, ale uważam, że takie dogodnienia dla tych dzieci również powinny być. Znieśliśmy tą ulgę śmieciową, za którą płaciły inne rodziny, inni mieszkańcy. W tym przypadku możemy tą różnicę pokryć z naszego budżetu. Jest to jakby w sposób sprawiedliwy, bo nie każemy w ten sposób innych mieszkańców, którzy musieliby płacić za te pozostałe dzieci, które z tej karty, z tej ulgi korzystają. Możemy wspólnie się pochylić na stworzenie takiego programu, który by w jakiś sposób racjonalizował i usankcjonował pierwszeństwo korzystania z tego typu usług na naszej gminie. Uważam, że to jest dobry pomysł, ale myślę, że to, jeżeli będzie naprawdę taki naglący problem, musielibyśmy chociaż lepiej takie zasady ustalić, póki jeszcze tego problemu nie ma aż tak ogromnego. Chociaż ja chciałbym, żeby był taki problem, bo to świadczyłoby o dużej dzietności naszej gminy. Chociaż patrząc na wyniki, na statystykę ostatnich lat, ostatniego roku, jesteśmy co do dzietności trzecią gminą w powiecie tczewskim. Jedną dzietność mamy na dość dużym poziomie. Oczywiście chciałbym, żeby ona była na poziomie sprzed wielu, wielu lat, ale myślę, że to jest nie do osiągnięcia. Jedynie do osiągnięcia jest możliwe w gminie Sierakowice. Przewodniczący, jeśli można, ja bym chciał bardzo podziękować tym radnym, którzy byli za. Nie jest to łatwa decyzja, ale odpowiedzialna. My możemy tego typu uchwał nie podejmować, ale wówczas musimy wskazać źródła, których mamy finansować funkcjonowanie takich podmiotów. Nie my ustalamy tą średnią, tą najniższą krajową, to my nie mamy wpływu na ceny energii, które rosną, to my nie mamy wpływu na to, że ceny jednak żywności też rosną, a stawki, które dotychczas funkcjonowały, naprawdę były stawkami bardzo preferencyjnymi i aby nadal pozostawić możliwość korzystania z Karty Dużej Rodziny dla naszych mieszkańców, musimy te stawki urealniać. To jest trudna decyzja. Nie chciałbym tych decyzji, żeby one były kiedykolwiek podejmowane, ale musimy racjonalnie podchodzić do naszej sytuacji finansowej i do tego, co dzieje się za naszymi oknami. Nie idziemy do samorządu po to, żeby przypodobać się naszym mieszkańcom, ale żeby racjonalnie pracować na rzecz tego samorządu. Za to taką odpowiedzialność dziękuję. Ja wiem, że jest to bardzo niepopularne, sam się z tym zmierzam na co dzień, ale dziękuję tym, którzy tak do tego podchodzę. Uchwała w sprawie sprostowania błędu pisarskiego. Ja może tutaj przeczytam bardzo wyraźnie. W paragrafie pierwszym prostuje się omyłkę pisarską w uchwale nr 13/129/19 Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 18 października 2019 roku w sprawie rozpatrzenia petycji w następujący sposób. W paragrafie pierwszym ustępu pierwszego wyraz zwących zastępuje się zastąpiony przez wyraz zwierzęcych. To jest do projektu uchwały w sprawie udzielenia odpowiedzi na wniosek o udostępnienie
o udostępnienie informacji publicznej z 30 września 2019 roku. Na podstawie paragrafu 21 ust. 2 Statutu Gminy Pelplin chciałbym zlecić prowadzenie obrad w zakresie niniejszego punktu pani wiceprzewodniczącej, pani Beacie Kwiatkowskiej. Komisja na posiedzeniach w dniach 14 października 2019 roku oraz 18 listopada 2019 roku zapoznała się z złożonym wnioskiem oraz wysłuchała analizy stanu prawnego wyrażoną przez radcę prawnego, wyjaśnień przewodniczącego Rady Miejskiej, a następnie odbyła się dyskusja również z radnymi. Komisja uznała wyjaśnienia przewodniczącego Rady Miejskiej za zasadne. W związku z tym komisja sporządziła projekt odpowiedzi na złożony wniosek. Po zakończonym postępowaniu komisja przekazała projekt uchwały przewodniczącemu Rady Miejskiej w celu jej podjęcia. W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.